dlatego, że za oknem jest ładnie i słonecznie, ale przede wszystkim dlatego, że dzisiaj jest czas na lisie bajeczki. No i dlatego, że wy jesteście i chcecie mnie posłuchać. No, więc to jest bardzo, bardzo piękny dzień. Dzisiaj będzie kolejna historia na życzenie. Bo dostałem wiadomość od jednej mojej fanki, która powiedziała, że jej ulubioną bajką jest historia o Rozpuncie i chciałaby się dowiedzieć, jak wygląda jej lisia wersja. No, to ja tej lisiej wersji poszukałem i o, zobaczcie, chciałem wam pokazać, ile książek musiałem przetrząsnąć, żeby taką bajkę znaleźć. Patrzcie. Od góry do dołu i jeszcze trochę. No po prostu, czego ja dla was nie robię. No dużo robię. No i w końcu znalazłem. Tak, i oczywiście jest o w tamtej książce na samej górze asystenturko. Podasz książeczkę? Dziękuję. Tak tam. No i ten. No i otwórz na stronie 50-64. No dokładnie na tej. Dziękuję. Trzeba doceniać współpracowników. No. Więc dzisiaj posłuchacie bajki o Rozpuncie. Tylko to będzie, od razu uprzedzam, taka inna bajka od wszystkich, które do tej pory wam przeczytałem. No, bo innej nie znalazłam, tylko właśnie taką. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. A więc posłuchajcie bajki o lisi królewnie Rozpuncie. Był sobie lisi królik i lisi królowa. Nie znacie tej bajki. To jest bajka nowa. Mieli wielki zamek poddanych, to pewne. I mieli córeczkę od lisi królewne. Królewna Rozpunką była nazywana, bo żarła Rozpunkę od wieczora do rana. Czyli w nocy podjadała. What? A to jedna. A nie wolno w nocy podobno jeść. No ale była królewną, nie? Dobra, domyślam. Miała piękne futro i ryjek też boski, a do tego miała bardzo długie włoski. Włoski od Rozpunki rosły jak szalone i nikt z królewiczów nie chciał jej za żonę. Wszyscy ją codziennie po włosach deptali i do łez Rozpunkę biedną doprowadzali. Rady im nie dali najwięksi fryzjerzy. Więc król zamknął córkę w przewysokiej wieży i z rozpaczy jadła wciąż więcej sałaty, od której włosy rosły szybko jak wariaty. Rosły całe noce i rosły dzień cały, aż w końcu jej z wieży oknem uciekały. Wieść o tym gruchnęła po królestwie całym i pod wieże wycieczki całe przejeżdżały. Królewna tam sama całe dnie siedziała i jakiejś pomocy bez końca czekała. Ludzie się na włosy Rozpunki gapili, a dzieciom huśtawki z tych włosów robili.
a Roszpunka tylko wciąż mocniej płakała, bo ją od tych zabaw głowa rozbolała. Ta bajka wśród lisów krąży jak przestroga, bo nikt nie chce skończyć jak Roszpunka nieboga. Teraz jeszcze morał, niech to wszyscy wiedzą, dlatego właśnie lisy sałaty nie jedzą. Koniec! No i co? Jak się podobała bajka? Mówiłem, że trochę dziwna. No ale taka poezja to też czasami da się przeczytać, no nie? No. Więc tak, mam nadzieję, że fance Roszpunki podobała się ta lisia wersja. Dajcie znać koniecznie. A jeżeli ktoś z Was też ma jakąś swoją ulubioną bajkę, to niech napisze. Asystenturka mi przeczyta i proszę bardzo, Wasze marzenie się spełni. No, to teraz życzę Wam wszystkim miłego dnia, a ja sam wracam do czytania. Patrzcie, ile mam tutaj jeszcze wierszy do przeczytania. No, mówiłem, wiersze też czasami da się przeczytać. Chytrusek w jednym stali domku. Lisek na górze, chytrusek na dole. Lisek spokojny, nie wadził nikomu. Chytrus najdziksze wymyślał swawole. Oj, 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 ale to ciągnące. A że włosom dać rady nie mogli fryzjerzy, to król zamknął w rosz... To król zamknął rosz... No i tak właśnie myślałem, że to będzie. Masz początek wierszyka, a potem nie możesz rozczytać, co tu jest napisane.